By jeszcze bardziej urozmaicić naszą stronę, możemy stworzyć taki mały box do wysyłania maili. Tworzymy więc nową grupę. Nazywamy ją w dowolny sposób. Wybieramy narzędzie prostokąt zaokrąglony. Zaokrąglenie ustawiamy na 10 pikseli tutaj na górnym pasku. I tworzymy na nowej warstwie biały prostokąt. Mniej więcej takiej wielkości, ustawiamy go równo z napisem. Dodajemy tekst do środka utworzonego paska. Ustawiamy taki kolor tekstu. Wybieramy czcionkę i wpisujemy tekst. Możemy dodać kursywę. Następnie ponownie tworzę nową warstwę i tworzymy tutaj mniejszy prostokąt. Mniej więcej takiej wielkości. Przechodzimy w jego opcję mieszania i nakładamy na niego gradient z takim kolorem. Kąt 90, skala 100. I ustawiamy taki kolor naszego gradientu. I tutaj również dodajemy element tekstowy. Przejdźmy w opcję mieszania i dodajmy czarny obrys z kryciem około 25%. Tym szybkim sposobem stworzyliśmy taki oto box do wysyłania maili i zobaczmy, jak prezentuje się nasz szablon. Całości.